że to wszystko się kupy nie trzyma, bo nagle ten, po pierwsze, nastąpiła gloryfikacja ofiary, czyli że niemalże santo subito, chociaż z tego co wiem, to pan, który został ugodzony nożem, nie należał do świętych. Do świętych nie należał i był postacią kontrowersyjną nie tylko dla ludzi z prawej strony, czyli tak zwanych konserwatywnych patriotów, ale również był wrzodem na przysłowiowej dupie swoich byłych protektorów, czyli Platformy. Oni już go pod koniec nie bardzo chcieli, ponieważ chcieli dać się nachapać komu innemu i zaproponowali panu.